Jest Pani współautorką pierwszej w Polsce bazy dzieci z zespołem pokovidowym. Proszę powiedzieć, jak powstawała ta baza, jaka jest w tej chwili, jakie dzieci są w niej zapisane, jakie są ich historie? Podwaliny do bazy, którą tworzyłyśmy z dr Karską Napierałą, dał tak naprawdę analogiczny projekt, który powstawał jeszcze w czasie przed pandemią COVID-19 i był dedykowany chorobie Kawasakiego. Natomiast kiedy tylko pojawiły się pierwsze doniesienia dotyczące zespołu PIMS, mówiono o zespole Kawasaki-like i szybko zorientowałyśmy się, że trzeba uruchomić planowaną bazę dedykowaną przede wszystkim właśnie dla tego nowego problemu, bo też dosyć szybko stało się jasne, że PIMS to jednostka w pewnych kwestiach podobna do choroby Kawasakiego, ale jednak zupełnie inna i nowa. W tej chwili w bazie zarejestrowanych mamy już około 500 dzieci z zespołem PIMS, tych spełniających ścisłą definicję Światowej Organizacji Zdrowia. Za każdym razem widzimy wzrost liczby przypadków przypadający mniej więcej na okres miesiąca po szczycie fali COVID-19 i w tej chwili znowu jesteśmy właśnie w szczycie zachorowań na zespół PIMS u dzieci. Jakie to są dzieci? Z reguły w wieku szkolnym, to jest jedna z tych cech, które różnicują tutaj nam chorobę od choroby Kawasakiego. Z reguły chorują dzieci w wieku 8-9 lat. My przeanalizowaliśmy te wstępne wyniki po takiej najliczniejszej fali przypadków PIMS, czyli tej fali na przełomie roku 2020-2021. I analiza tych wówczas niemal 300 przypadków została niedawno opublikowana w czasopiśmie Scientific Reports. Udało nam się też wykazać taką tendencję, że choć mediana wieku to 8-9 lat, to w odniesieniu do struktury demograficznej, do populacji, ryzyko zachorowania dla nastoletnich chłopców jest większe niż w innych grupach wiekowych. Na przestrzeni kolejnych fal COVID-19 obserwowaliśmy proporcjonalnie nieco mniej przypadków PIMS niż po tej pierwszej prawdziwej polskiej fali jesiennej, ale nadal jest to realny problem i w związku z tym, że teraz coraz więcej dzieci ulega zakażeniu, to znowu widujemy więcej przypadków PIMS. Ale właśnie, czy można powiedzieć, że przebieg samej choroby jest cięższy, a mniej jest tych zespołów pokovidowych? Bo z taką tezą się spotkałam. Z jednej strony my staramy się troszeczkę zróżnicować ostry COVID-19 od PIMS, czyli tego powikłania już pokovidowego. I potrzebujemy takiego rozróżnienia przede wszystkim, ponieważ nieco inny jest mechanizm samego problemu, a w związku z tym inne leczenie. Natomiast w rozumieniu takim epidemiologicznym i rozumieniu bezpieczeństwa dla pacjenta nie są to tematy zupełnie od siebie oderwane. Tak? Także zakażenie koronawirusem u dzieci ogólnie nadal przebiega łagodniej niż u dorosłych. Nadal powikłania u dzieci, czy te ostre, czyli taki ciężki przebieg samego COVID-19, kiedy dziecko musi znaleźć się w szpitalu albo wręcz wymaga glenoterapii, czy to jest późne powikłanie, to występujące już właśnie średnio po 4 tygodniach od zakażenia, czyli zespół PIMS, czy jeszcze inne powikłania, bo widujemy też powikłania neurologiczne, zapalenie mięśnia sercowego po zakażeniu COVID-19. Tak, to wszystko jest pokłosie zakażenia i te wszystkie sytuacje ciężkie nadal na szczęście to są dosyć rzadkie zjawiska w porównaniu do populacji osób dorosłych. Dzieci nadal mają mniejsze ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. To pozostaje aktualne, mimo że kolejne warianty się zmieniają. Ale faktycznie w związku z tym, że kolejne warianty są coraz bardziej zakaźne i coraz więcej dzieci ulega temu zakażeniu, to w liczbach bezwzględnych my faktycznie mierzymy się z większą liczbą problemów ostrych, czyli tych powikłań takich ostrych, ciężkiego przebiegu COVID-19 u dzieci, niż z powikłaniami pokovidowymi. Także proporcjonalnie ich na pewno będzie więcej, ale oba wynikają z tego samego, z zakażenia po prostu. Ale możemy też powiedzieć, że w związku z tym, co Pani powiedziała, coraz poważniej traktujemy przebieg tej choroby u dzieci, bo jednak początkowo przeważał taki pogląd, będą chorowały lekko i na tym właściwie kończyła się
refleksja, także medyczna. Teraz widzimy, że mogą zachorować także ciężko. Poza tym ten fakt jakby przenoszenia koronawirusa do całej rodziny jest tutaj bardzo ważny. Wiem, że z Pani doświadczeń wynika, że czasami rodzina dowiaduje się dopiero, kiedy występuje zespół pokowidowy, że w ogóle koronawirus był w rodzinie. Tak, tutaj poruszyła Pani kilka bardzo ważnych wątków. Nadal faktycznie zdarza się, że rodzina dowiaduje się o zakażeniu dopiero w sytuacji, kiedy my rozpoznajemy PIMS u dziecka, aczkolwiek zdecydowanie jest to rzadsza sytuacja niż na początku pandemii. Świadomość zakażenia, częstość testowania zdecydowanie się zwiększyła i coraz rzadziej mamy taką sytuację, że przychodzi rodzina z dzieckiem z PIMS, która kompletnie nie wie, że gdzieś w ich otoczeniu było zakażenie. To wynika też z bardzo intensywnej sytuacji epidemiologicznej po prostu i te zakażenia są teraz wszędzie. Natomiast ten aspekt takiego wstępnego, nie chciałabym użyć słowa bagatelizowania dzieci w kontekście zakażeń koronawirusem, faktycznie jest bardzo ciekawy i myślę, że troszkę może niesprawiedliwe jest mówienie, że zostawialiśmy temat dzieci zupełnie z boku i uważaliśmy, że to tylko lekka choroba. I z drugiej strony ja teraz też nie chciałabym wywoływać paniki w kontekście dzieci, bo to jest bardzo delikatny i trudny temat, który ma bardzo wiele aspektów. Z jednej strony w tak dynamicznej sytuacji obciążenia pandemią, kiedy mierzymy się z tyloma problemami równolegle, musimy mieć pewną miarę, która nam mówi, które problemy są tymi najistotniejszymi i nad którymi należy pochylić się najbardziej. I bez wątpienia pierwsze serotypy, pierwsze warianty koronawirusa rzadziej dotykały dzieci. Dzieci rzadziej ulegały zakażeniu. Jeśli się zakażały, to zazwyczaj od dorosłych, więc one zazwyczaj były tymi rozprzestrzeniającymi zakażenie w środowisku domowym, tak jak to widzimy w grypie na przykład, ale tymi, które zarażały się od dorosłych. I to bardzo długo pozostawało aktualne. Przy wariancie Delta może częściej zdarzały się transmisje pomiędzy dziećmi, ale zazwyczaj też w grupach wiekowych już od 10 lat w górę. Natomiast te najmłodsze dzieci nadal zazwyczaj zarażały się od dorosłych, a nie odwrotnie. Natomiast zaczynamy mierzyć się z nowym wariantem, który jest dużo, ale to dużo bardziej zakaźny niż poprzednie i który nie oszczędzi dzieci na pewno tak jak poprzednie w kontekście epidemiologii liczby zakażeń. I teraz w tych ogromnych liczbach mamy dwa problemy. Pierwszy to jest przeciążenie systemu i to są problemy wtórne do tego, że równolegle bardzo dużo osób choruje. Drugi to, że w tak dużej liczbie zakażeń ujawniają się rzadkie zjawiska. Czyli nadal pozostaje prawdą, że zazwyczaj koronawirus u dzieci przechodzi łagodnie. Nadal nie chciałabym, żeby rodzice wpadali w panikę, ale mając tak dużo zakażeń, my zaczynamy widzieć te bardzo rzadkie zjawiska i w szpitalu widzimy je częściej oczywiście. Także zdarzały się przypadki bardzo ciężkiego przebiegu u dzieci przewlekle chorych ze skomplikowaną sytuacją zdrowotną, co oczywiście miało miejsce też w poprzednich falach, ale i zaczęły zdarzać się przypadki bardzo ciężkiego, a nawet śmiertelnego przebiegu u wcześniej zdrowych dzieci. Nastolatki częściej widywaliśmy przebieg u nich zbliżony do osób dorosłych z niewydolnością oddechową, wymagające tlenu terapii o wysokim przepływie. Zdarzyły nam się nawet przypadki zerowości płucnej u nastolatków. Tak? Także w porównaniu do osób dorosłych, dla których to jest chleb powszedni w czasie pandemii, my widzimy zmianę, ale myślę, że ona nie wynika z, i badania naukowe też wskazują na to, że ona nie wynika z tego, że zmieniła się ciężkość przebiegu COVID u dzieci, czy warianty nowe są bardziej agresywne. To wynika po prostu z większej liczby zakażeń i tego, że w tej masie mogą ujawnić się tak skrajne przypadki. A jak Pani ocenia szczepienia u dzieci? Czy z Pani punktu widzenia rodzice decydują się chętnie na te szczepienia, czy to też będzie problemem? Małe wyszczepienie w tych grupach dziecięcych. Myślę, że patrząc na statystyki dotyczące osób dorosłych, które, mówiąc łagodnie, są suboptymalne, łatwo się spodziewać, co będzie w grupie dziecięcej się działo, prawda? Będzie dobrze, jeśli one odzwierciedlą statystyki dorosłych, a obawiam się, że może tutaj być jeszcze gorzej.
Ja oczywiście jak najbardziej zachęcam do korzystania ze szczepień i zabezpieczania dzieci szczepieniami przeciwko COVID-19 i tutaj poza zapobieganiem tym rzadkim, ale jednak nieprzewidywalnym zjawiskom, ponieważ nie jesteśmy w tej chwili w stanie przewidzieć, które dziecko przejdzie COVID-19 łagodnie, a które jednak będzie wymagało hospitalizacji. Poza sytuacjami oczywistymi, czynnikami ryzyka, takimi jak immunosupresja, ciężkie wady serca, choroby płuc, choroby neurologiczne upośledzające zdolność oddechową, czy złożone zespoły genetyczne. To są sytuacje, w których absolutnie bez żadnych wątpliwości dzieci moim zdaniem muszą być zaszczepione, bo to jest coś, co uratuje ich życie w razie zakażenia. I takie skrajnie ciężkie przebiegi u dzieci właśnie obciążonych już wyjściowo ciężkimi problemami, to jest coś, czego widzieliśmy już za dużo i czego nie chcielibyśmy więcej oglądać. Natomiast jeśli chodzi o dzieci dotychczas zdrowe, u nich też to szczepienie przyniesie korzyść. Po pierwsze dlatego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, które z nich jest narażone na ciężki przebieg. Jest to ryzyko mniejsze niż u dzieci z przewlekłymi chorobami, ale realne. Po drugie, nadal niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć, które z dzieci rozwinie PIMS. Trwają badania i zgłębiamy ten temat, ale jeszcze jest za wcześnie, żebyśmy umieli odpowiedzieć na to pytanie. No i po trzecie, dlatego, że tak jak tutaj też pani mówiła, dzieci uczestniczą jednak w tym łańcuchu epidemiologicznym, szczególnie dzieci w wieku już szkolnym, które łatwiej ulegają zakażeniu i łatwiej dzielą się tym zakażeniem z rówieśnikami, a w przypadku wariantu Omikron myślę, że to ta granica łatwiejszego, trudniejszego zakażania się już zupełnie się zatrze i dzieci po prostu będą tak samo podatne na zakażenie jak dorośli. Do tego tych zakażeń będzie dużo więcej. Do tej pory było tak, że jeśli jedno dziecko w klasie chorowało, to zazwyczaj te dzieci, które miały najbliższy kontakt, ewentualnie się od niego zakażały. Przy zakaźności Omikrona przypuszczam, że to będą niemal całe klasy chorujące równolegle. Tak? Także dodatkowy aspekt, jaki tutaj daje szczepienie, no nie gwarantuje, że unikniemy zakażenia, ale na pewno może złagodzić przebieg choroby i na to też mamy już silne dane i umożliwi trochę normalniejsze funkcjonowanie w tym wszystkim, tak? Ponieważ będzie możliwość wcześniejszego zwolnienia z kwarantanny osób zaszczepionych i powrotu do funkcjonowania, a nie uwięzienia w domu. Powiedzmy jeszcze o takiej sytuacji. Dziecko jest chore, przeważnie przebywa w domu, tam jest leczone. Jakie są objawy alarmowe? Jaka jest sytuacja, kiedy no nie powinno już być w tym domu, powinno trafić do pani, mówiąc krótko? Tak. Pierwsza grupa takich objawów dotyczy najczęściej najmłodszych dzieci. To są objawy ze strony przewodu pokarmowego z nasilonymi wymiotami i biegunką, które mogą prowadzić do odwodnienia. To są takie objawy, o których może dużo się nie mówi w kontekście koronawirusa, ale jest to taka pierwsza grupa dzieci, które trafiają do szpitala z powodu zakażenia właśnie w tych młodszych grupach wiekowych niemowląt, czasem nawet noworodków. Także tutaj, jeżeli nie nadążamy z podażą płynów doustnie, dziecko ma objawy odwodnienia, jest bardzo osłabione. To jest pierwsza sytuacja, w której powinniśmy skontaktować się z lekarzem i rozważyć skierowanie dziecka do szpitala. Druga sytuacja to oczywiście objawy oddechowe. Tutaj częściej widujemy te problemy właśnie w grupie nastolatków, ale i u młodszych dzieci może zdarzyć się przebieg prowadzący do zapalenia wirusowego płuc, ciężkiej niewydolności oddechowej, która wymaga podaży tlenu. I pod tym względem koronawirus jest bardzo przebiegły i bardzo podstępny, ponieważ pacjenci, u których ta wydolność oddechowa jest już pogarszająca się i u których saturacja spada, nie mają poczucia duszności w tym zakażeniu, więc bardzo często subiektywnie czują się świetnie, ale jeśli zmierzymy saturację pulsoksymetrem, to ona jest już obniżona. U dzieci widujemy podobne zjawisko, więc jeśli dziecko ma przedłużające się nasilone objawy oddechowe, widzimy po nim, że męczy się przy zwykłych czynnościach. U niemowląt na przykład przerywa ssanie, przerywa jedzenie, żeby chwilę odetchnąć. Używa dodatkowych mięśni oddechowych, czyli zapadają się mięśnie między żebrami, zaciąga przeponę. U starszych dzieci przyspieszony oddech, też taki większy wysiłek przy oddychaniu. Nawet jeśli dziecko nie czuje, że mu duszno, nie zgłasza tego i nie widać jakoś tego po nim, nie ma cech sinicy, tak?
to warto jest zasięgnąć konsultacji lekarskiej. Jeśli te objawy się przedłużają ponad kilka dni, zwykle ponad tydzień oddechowy, też warto jest skonsultować się z lekarzem. I ta pulsoksymetria w tej chwili u pacjentów, którzy mają objawy oddechowe, jest takim, myślę, już standardem i mierzenie saturacji jest absolutną podstawą. No i trzecia grupa pacjentów to są ci pacjenci już z powikłaniami, którzy przebyli COVID czasem nawet bezobjawowo. Także mamy ognisko w środowisku domowym. Dziecko albo przechodzi zakażenie łagodnie, albo nawet nie ma żadnych objawów, ale w okresie do miesiąca, góra dwóch miesięcy od tych zakażeń domowych pojawiają się objawy gorączki, silnego bólu brzucha, wysypki, zapalenia spojówek, bólu głowy silnego, bólu w klatce piersiowej silnego. To są takie objawy, które mogą sugerować właśnie już późne powikłania pokowidowe, czyli zapalenie mięśnia sercowego albo zespół PIMS. I to są kolejne sytuacje, w których bezwzględnie dziecko powinno być ocenione przez lekarza i optymalnie skierowane do szpitala w trybie pilnym. Proszę jeszcze powiedzieć o Pani takich własnych doświadczeniach z terapii, bo to już są miesiące przechodzące w lata. Jakie są Pani doświadczenia, jakie wypracowano we Wrocławiu metody? Wrocław bardzo współpracuje z Warszawą i jesteśmy współautorami tej rekomendacji dotyczących leczenia PIMS i tych rekomendacji się trzymamy. I mamy też dane, które lekarze przesyłają nam z całej Polski, więc jesteśmy w stanie przeanalizować to leczenie na bardzo dużej grupie pacjentów. Także ono jest bardzo zbliżone w większości ośrodków. Zdecydowana większość dzieci z PIMS otrzymała immunoglobuliny dożylne, a połowa dodatkowo wymagała leczenia sterydami. Leczenie immunosupresyjne, immunomodulujące to jest taka podstawa leczenia, ponieważ zespół PIMS polega na bardzo nasilonej reakcji zapalnej. To jest taki pożar w organizmie dosłownie i ten pożar musimy zgasić stosując właśnie leki immunomodulujące. To, co na pewno się zmieni w tej fali i co będzie wyzwaniem, to fakt, że dostępność do immunoglobulin dożylnych jest bardzo ograniczona. Wyczerpuje się ten preparat na rynku, mówiąc kolokwialnie, i musimy zmodyfikować trochę nasze podejście terapeutyczne. My w takich sytuacjach teraz rezerwujemy te preparaty immunoglobulin, których zostało już niedużo dla pacjentów właśnie z chorobą Kawasakiego, bo tam ci pacjenci na pewno tego wymagają i tutaj bez dwóch zdań oni powinni dostać to leczenie jako leczenie pierwszego wyboru. W kontekście PIMS mamy ograniczone, ale dosyć dobre jakościowo dane, które porównują różne strategie leczenia. To są dane pochodzące z takiego ogólnoeuropejskiego badania o akronimie BAC, które pokazują, że leczenie immunoglobulinami, sterydami i leczenie łączone mają w gruncie rzeczy podobny profil skuteczności, w związku z czym mamy już większy komfort w terapii tylko glikokortykosterydami bez używania immunoglobulin pacjentów z PIMS. I tacy pacjenci teraz w obecnej fali już w naszej klinice byli leczeni na szczęście z sukcesem terapeutycznym i to pewnie będzie też częstsza strategia postępowania w związku właśnie z tą sytuacją rynkową dotyczącą leków. Także zobaczymy, jak ta fala będzie podsumowana w rejestrze, kiedy już podsumujemy sytuację, kiedy będziemy w ogóle mieli czas na to, żeby zająć się raportowaniem pacjentów, bo na chwilę obecną no ta fala jest bardzo dużym wyzwaniem. Po pierwsze, bardzo długo trwało duże liczby zakażeń i duże liczby dzieci z COVID-19, które zgłaszały się do szpitala. Na szczyt jeszcze fali już zaczęła się pojawiać fala PIMS, więc tych wyzwań równolegle jest bardzo dużo i cały czas mamy ręce pełne roboty, także lada moment przyjdzie fala Omikron, także mam nadzieję, że między tym wszystkim lekarze znajdą chwilę, żeby tych pacjentów z PIMS do rejestru jednak wprowadzić, bo to właśnie podsumowanie, porównanie będzie bardzo istotne i myślę, że ta różnica teraz w podejściu właśnie terapeutycznym będzie jedną z największych zmian, jakie będziemy obserwować. Jest szalenie potrzebne, żeby móc to obiektywnie przeanalizować, czy skuteczność tego leczenia i profil bezpieczeństwa dla pacjentów jest porównywalny faktycznie.